Polski rząd kontynuuje ofensywę dyplomatyczną. Sankcje powinny uderzać przede wszystkim w rosyjski sektor energetyczny. Gotowość do dyskusji na ten temat wyraża Unia Europejska. Polski rząd przekonuje, że zaostrzenie sankcji wobec Rosji to jedyna droga do powstrzymania zbrodniczych działań Władimira Putina. O stanowcze działania apelował dziś do przebywającego w Polsce prezydenta Szwajcarii premier Mateusz Morawiecki. Szwajcaria jest miejscem, gdzie wielu oligarchów rosyjskich ulokowało swoje majątki. Tam muszą one zostać również w odpowiedni sposób potraktowane, czyli zamrożenie, konfiskata majątków szwajcarskich oligarchów i do tego oligarchów rosyjskich w Szwajcarii. Dzięki temu można odciąć źródła finansowania tej krwawej wojny. Szwajcaria, choć jest krajem neutralnym, to mocno sprzeciwia się rosyjskiej agresji. Wprowadza jednak tylko te sankcje, które stosuje cała Unia Europejska. Szwajcaria postanowiła zastosować wszystkie sankcje unijne wobec Rosji, które zostały do tej pory uchwalone. Czwarty pakiet sankcji w ubiegły piątek został przez rząd Szwajcarii uchwalony. Ofensywa dyplomatyczna Polski w sprawie Ukrainy ma bardzo ważne znaczenie, podkreśla politolog dr Marcin Krzyżanowski. Tego typu wizyty, dyplomatyczne wizyty zagraniczne, no mają jeden cel. Taki, żeby motywować przywódców Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, żeby mobilizować przywódców tych krajów do tego, żeby podjąć bardziej energiczne, bardziej stanowcze działania w kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dotychczasowe sankcje okazały się niewystarczające. Największym ciosem dla Rosji byłoby uderzenie w jej sektor energetyczny. To on stanowi główne źródło finansowania krwawej wojny na Ukrainie. Na forum Rady Europejskiej to będzie mój absolutnie główny postulat, aby cała Unia Europejska odeszła jak najszybciej od tego, co jest głównym źródłem dochodu dla Rosji. A głównym źródłem dochodu jest ropa. Zbrodnie wojenne popełniane na cywilach determinują Unię Europejską do rozmów na temat całkowitej rezygnacji z rosyjskiej energii, zapewnia szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Proces ten jednak nie nastąpi szybko, podkreśla politolog dr Łukasz Stach. Musimy pamiętać, że przez ostatnie dekady wiele krajów europejskich w mocnym stopniu uzależniło się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, przede wszystkim pod kątem ich bliskości, dostępności, a także atrakcyjnej oferty cenowej. Z rosyjskich surowców tak łatwo nie zrezygnują na przykład Niemcy. Aż 60% gazu w tym kraju pochodzi bowiem z Rosji. Kraje zachodniej Europy sceptycznie patrzą także na pomysł przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina bez wątpienia jest częścią Europy, ale uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej to długi proces i żmudny proces. Nie ulega wątpliwości, że procedury tej nie można uprościć. Mówił premier Holandii. Mark Rutte spotkał się dziś z premierem Mateuszem Morawieckim. Tutaj mamy trochę różne zdanie. Polska jest za tym, żeby Ukraina szybko uzyskała status kraju kandydującego. Namawiamy naszych partnerów w zachodniej Europie, żeby na ten pierwszy krok odważnie się zdecydować, bo Ukraina tego potrzebuje. Obecność Ukrainy w Unii Europejskiej wywołałaby korzystne długofalowe skutki, które odczułaby także Holandia, mówi politolog dr Tomasz Teluk. Pozwoliłoby utrzymać Ukrainę jako kraj prozachodni, pozwoliłoby kierować do środki pomocowe i uściślić współpracę między Kijowem a Zachodem. Europejscy przywódcy temat sankcji na Rosję podejmą w najbliższy czwartek na szczycie Rady Europejskiej.